sposób dostarczania tlenu rybom w oczku wodnym jest dobry. Tak jak wcześniej mówiłem, zrobiliśmy czerembel. Przykryliśmy tą czerembel styropianem. Ten akurat jest cienki, ale powinien być grubszy i szerszy. Ale zanim wybraliśmy te kawałki lodu, wybraliśmy też również troszkę wody z tego oczka, z tego otworu, aby bąbel wody dostał się pod lód. I zrobiła się taka warstewka tlenu dostarczanego pod wodę przez ten właśnie otwór. To będzie powodowało, że ryby sobie będą pobierać ten otwór i nie będzie zamarzać bardziej ta woda. Jeszcze lepsze by było, jakby było trochę śniegu, ponieważ te wszystkie otwory naokoło tego styropianu byśmy przysypali śniegiem i to by było jeszcze lepsze, bo na tą chwilę, o widzicie, na tą chwilę jest oczko wodne, o, na tą chwilę jest woda, wszystko ekstra, ale zawsze ten mróz się dostanie troszkę pod taflę lodu i właśnie musimy zagarnąć, zatkać to. I jakby był właśnie śnieg, to byśmy obłożyli ten śnieg wokół tego styropianu, nawet na styropian, to by była taka poduszka i by było super. Ale mówię, na tą chwilę jest jakoś zabezpieczone, jutro zrobimy lepsze i zobaczymy, jakie to będzie skuteczne. Na razie